sprawy na rzeczowe argumenty wyjaśnić. Wczoraj to przebiegło spokojnie, jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Z jednej strony to jest taka słabość, na którą warto zwrócić Prawa i Sprawiedliwości, że nie jest w żadnej z dużych frakcji. A to oznacza, że rzeczywiście dzisiaj występując w Europarlamencie, premier Beata Szydło będzie miała przeciwko sobie w dużej mierze nieprzychylnie nastawionych, duża część tych posłów będzie nieprzychylnie nastawiona, liberałów i socjaldemokratów z powodów jakby zrozumiałych. A partia chadecka, ta duża, której częścią jest Platforma Obywatelska, może być bardziej wstrzemięźliwa, bo była bardziej wstrzemięźliwa w przypadku premiera Węgier Orbana, ale Prawo i Sprawiedliwość nie jest częścią żadnej z tych dwóch największych frakcji. No i teraz zobaczymy, z jednej strony jest Martin Schulz, to jest taki bardzo wyrazista postać. Dzisiaj premier Szydło jako z przewodniczącym parlamentu się z nim spotkała. I on powiedział, że to będzie bardzo interesujący dzień dla Polski i parlamentu. Atmosfera jest napięta, trzeba merytorycznie i w spokoju przeprowadzać debatę. Ale to jest spokojnie. Tak, tak. Zanim to nie wiąże spokojnie, ale Szkółki dopiero co powiedział w wywiadzie dla również Frankfurta Allgemeine Zeitung. Polski rząd uznał swoje zwycięstwo wyborcze za mandat pozwalający na podporządkowanie pomyślności państwa woli zwycięskiej partii, zarówno merytorycznie, jak i personalnie. To jest sterowana demokracja, ale Putin, niebezpieczna putinizacja europejskiej polityki. I to są dosyć mocne słowa, on powiedział, że się z nich nie wycofuje. Oczywiście też zobaczymy, co zrobi Giffey-Hofstadt z Partii Liberalnej, który też jest charyzmatycznym politykiem, liberałem, który już w przeszłości krytykował Prawo i Sprawiedliwość, więc można oczekiwać od nich takich bardziej gorących wystąpień. Z krytyku wynika, że premier Szydło zabiegał o to, by móc na koniec jako jeszcze odpowiedzieć, wystąpić na początku, potem będzie dyskusja, w której wezmą udział europosłowie, i zabiegała o to, żeby ona mogła na koniec jeszcze się do tego odpowiedzieć. Zostaną powołani w razie potrzeby, a więc jest odrodzona, tak można powiedzieć. Bardzo mocno zobaczymy, jak to będzie w całości się kontrolowało. Mam teraz połączenie z panem profesorem Romualdem Szeremietiery. Witam serdecznie. W jakim duchu będą się wypowiadać posłowie Platformy Obywatelskiej, bo to też jest ciekawe. Z jednej strony wczoraj Tusk, Duda i wielu europosłów mówiło, że trzeba uważać z przesadą, bo rzeczywiście zdarzają się bardzo mocne i przesadne oceny tego, co się dzieje w Polsce w niektórych mediach czy przez niektórych posłów, ale z drugiej strony no, oni mają poczucie, że jesteśmy częścią tej Unii Europejskiej, europejskiej rodziny, na pewno że się zgodziliśmy, pewne wartości przyjęliśmy, pewne zasady. Więc jak najbardziej możemy o tym rozmawiać z naszymi europejskimi partnerami, bo Prawo i Sprawiedliwość ciągle podkreśla to, że to są nasze polskie sprawy, nasze suwerenne, Katargowice i tak dalej. I zobaczymy, jak tutaj będzie też między polskimi europosłami przebiegała dyskusja. Obronę polską terytorialną ma wzór obrony terytorialnej Władzy Narodowej Amerykańskiej czy arbitrytorialnej Wielkiej Brytanii. Ja cały czas podkreślam, że jest to o tyle nieporozumieniem, ponieważ tamte państwa nie mogą nam służyć jako wzór dla naszej specyficznej obrony, bowiem są to państwa, które są mocarstwami, które również obronę terytorialną podporządkowały doktrynie, która wskazuje, że te mocarstwa, no i dominują, mają globalne interesy, więc dominują w trzecim świata. Ta amerykańska Gwardia Narodowa jest też wysyłana na misję zagraniczne. Jest uzbrojona w ciężki sprzęt. Na przykład mają gwardziści amerykańscy 1800 czołgów Abrams, mają śmigłowce Apache, mają samoloty F-16. No i jeżeli my przyjmiemy taki model,
reklama. Po pierwsze, to oznacza, że ta władza dojana, która została w takim kształcie, była by tylko wsparciem dla armii zawodowej, dla wojsk operacyjnych. A to oznaczałoby, że nie zmieniłby się w zasadzie system obrony kraju, który, jak wiadomo, jest nieefektywny w związku z tym zagrożeniem. Druga kwestia, która jest związana, no to oczywiście nasza władza dojana, jeżeli byśmy szli tym kierunkiem, bo ukończyć kraj, że będziemy się zrobić na tym, która będzie amerykańska, tak to mówi w tekście, który opublikowało jedno z rodzajów. Otóż jeżeli byśmy w tym kierunku poszli, no to oczywiście, że nasza władza sojana nie miałaby na uzbrojenie czołgów Abrams, tylko jakiś starszy sprzęt, to mówi o tym, że właśnie starszy sprzęt mówi, że nie przeszkadza, bo wtedy ta władza sojana wykonała jedynie zadania pomocnicze, więc nie byłoby to na głównym kierunku działań itd. To naprawdę nie o to chodzi. Naprawdę ja starałem się przekonać. I robię to również teraz, skoro ja wychodzę, że chodzi o zmianę jakościową, to znaczy o przygotowane w skali kraju strukturę obywatelską, która, obywateli, którzy będą się przygotować do obrony własnych domów. To nie chodzi o skuteczność operacyjną, o czym mówi ten pułkownik, czy o wsparcie dla wojsk operacyjnych. Tu chodzi o to, żeby nieprzyjaciel, planując agresję na Polskę, zdawał sobie sprawę, że spotka się z oporem wszędzie na całym terytorium, a nie tylko w miejscach, które on zaatakuje. Ponieważ tylko wtedy on będzie pewien, że nie może całej Polski opanować, nie może tego kraju okupować. A skoro tak, no to jak mówią z tego za eksperci po Polsce, Polska stanie się później krajem okupowanym. A więc, oczywiście to jest dyskusja, więc ja myślę, że to posłyszymy, to jest jedno z głosów przede wszystkim, bo to przypomina, to nie jest decyzja, którą podjęli to można, tak to jest, nie wygląda. Ale to skłania się pan profesor do tego, żeby to jest taki model szwajcarski, że każdy obywatel... Tak, to znaczy dla niektórych obywatel, który ma do tego odpowiednie kwalifikacje, który spełnia pewne parametry, mianowicie, że jest szkolony, jest w strukturze wojskowej i można go zrobić i zobaczyć sytuację, gdy daje się zagrożenie. Więc to tak to była. Czyli nie każdy, kto staje się obywatelem Szwajcarii, automatycznie zostaje karany. Tak nie ma. Każdy szwajcarski obywatel, który przeszedł szkolenie, który jest żołnierzem, jest w strukturze i przygotowany jest do obrony własnego domu. Mnie już innym wolnikom o obywatelce stajalnej o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby mieć jeszcze jedną brygadę więcej, która by nazywała się obrony brygadowej stajalnej, ale chodzi o to, żeby w wymiarze strategicznym mieć system obronny, który będzie zniechęcał czy odstraszał nieprzyjaciela, a będzie mu mówił, że Polska jest krajem bardzo trudnym do okupowania. A zaczynamy od Strasburga, gdzie atmosfera przed debatą o Polsce robi się coraz bardziej napięta. Na spotkaniu premier Beaty Szydło z europosłami z klubu polskiego doszło do awantury. To są różnego rodzaju takie pomysły. To znaczy, ja chciałbym bardzo, żeby w Polsce, zwłaszcza jeżeli osiągamy zbrojne myślenie o obronności, o podejmowaniu różnego rodzaju utrzymania rodzaju zmian, żeby wychodzić od potrzeb Polski, bo to jest dla nas ostatnicze związane bezpieczeństwo narodowe. I żeby nie sugerować jaż tak bardzo różnego rodzaju zadaniami, które są pod granicami Polski. My za bardzo zaczęliśmy kiedyś na PRL-a nie było innego wyjścia. Wtedy mopowano wszystkie rozwiązania sowieckie. No a z kolei w drugą stronę, to znaczy próbuje się mopować, chyba tak powiem, wszystko rozwiązania, które są w armiach zachodnich, zwłaszcza w armii amerykańskiej. Pamiętam, że generał Kozi tworzył ten nowy struktur dowodzenia, uznania to, że w podobny sposób Amerykanie mają zrealizowane. Jako już nie zupełnie odbyła się, ale no takie argumenty cały czas padają. Więc ja przypominam, że mamy własne potrzeby obronne i nasze bezpieczeństwo narodowe, nasze siły zbrojne mają regulować tam nasze bezpieczeństwo naszego kraju. I dopiero mając dyspozycji tego typu, my stajemy się naprawdę ważnym i cennym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych z resztą krajów, które są na to zdani. Jak wiadomo, również nazowskie, natomiast na to, 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 na
także w naszej kwestii. Mówi bardzo wyraźnie,